Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia. Ja nazywam się Damian Czyżak. Tym razem jedenastka. Ponownie Andrzej Iwan. Witam serdecznie. Co? Przechodzimy do ulubionej jedenastki, żeby nie przedłużać. Jasne. Jakaś formacja, jak to u siebie będzie wyglądało? Ofensywnie, defensywnie, ilu obrońców, ilu Znaczy pomocników? 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. To jest z tych czasów, kiedy ja grałem w piłkę, takie najpopularniejsze ustawienie. I moja jedenastka będzie taka zdecydowanie propolska. Propolska. No to dobrze, tak. Taki No, też. W większości z zawodnikami, z którymi gdzieś miałem przyjemność. No to super, to tym bardziej będzie fajnie usłyszeć. Przyjemność grać. Od czego zaczynam? Od bramkarza? Tak, oczywiście. To no jest to Józek Młynarczyk. Pomimo tego, że może nie jest tak bogaty w osiągnięcia jak Janek Tomaszewski, uważam, że to najlepszy bramkarz w historii polskiej piłki. Okej. Okay. Lewa obrona. Zacznę od lewej, dlatego że prawy mi jeszcze nie przyszedł na. A może się ułoży do całej. No, ale to Adam musiał. No, rewelacyjny gość, jeśli chodzi o piłkę, również szatnie. No, dusza towarzystwa. Szkoda, że w takich okolicznościach musiał odejść z Wisły, no ale to być może temat na inne opowiadanie. Dalej na stoperach Krzysiek Budka, mój największy kumpel. W sensie wzrostu również, ale no, przyjaciel od dzieciaka praktycznie się znaliśmy, od trampkarza i na stoperze on z Antkiem Szymanowskim. Krzysiek, zaznaczam, Krzysiek wielki talent, też nie osiągnął pewnie wszystkiego co mógł, natomiast miał dużą konkurencję, to też inna sprawa. Partner Krzyśka, Antek Szymanowski. Uważam, że jeden z najlepszych obrońców świata w czasach kiedy grał. Świata, absolutnie. I generalnie grywał w reprezentacji na prawej obronie. Jak tutaj ustawiłem na stoperze, z tego powodu, że w Wiśle grywał bardzo często na stoperze. I zarówno na jednej, jak i na drugiej pozycji, no po prostu najlepszy zdecydowanie polski obrońca wówczas. No, mało było zawodników, którzy mogli sobie z nim poradzić. Do prawej obrony za chwilę wrócę, bo coś dobra, mi na dobra, razie jeszcze dobra. Nie Zawsze nie możesz działa. Kogoś, wiesz, z zagranicy też wstawić, nie? Nie działa, jasne, pomyślimy. Jeśli chodzi o drugą linię, to tutaj no, nie będę jakoś tam specjalnie oryginalny, bo ja mam wielką satysfakcję, że mogłem zagrać z takimi piłkarzami jak Kasperczak, Dejna. A jakbyś ich rozstawił? Kasperczak z prawej strony, Dejna w środku i Adam Nawałka z lewej strony. No, pamiętajmy, że jest to pomoc z Mistrzostw Świata w Argentynie. Tak naprawdę, chociaż z jednym wyjątkiem, Henryk Kasperczak w meczu z Argentyną zagrał na stoperze, bo mieli grać słabą głową Argentyńczycy, więc Gorgonia odstawił mu i bramkę straciliśmy po strzale głową Kempesa pierwszą. Heniek, no, wielkie wyczucie, jeśli chodzi o Kasperczak, jeśli chodzi o podanie. No, Kaziu Dejna, ktoś powie, a taki wolny i tak dalej. Nieprawda, on miał strasznie dużo i przechwytków i kapitalnie regulował tempo gry. No, wiadomo, że wszyscy będziemy go wspominać przez pryzmat tego niestrzelonego rzutu karnego z Argentyną. No i Nawała, który oprócz tego, że był świetnym piłkarzem, no, również był świetnym moim kumplem, nawet mogę powiedzieć przyjacielem, zresztą to samo mogę powiedzieć o Krzyśku. I no, jakby nie patrzeć, no, czołowy, wówczas jeden z czołowych właśnie pomocników, no, bo jak był w 11 Mistrzostw Świata w 1978 roku, to nie był przypadek. Szkoda, że tak szybko kontuzje go wyniszczyły. Jeśli chodzi o atak, to od razu rezerwuję miejsce na środku ataku dla Włodka Lumeńskiego, piłkarz, na którym się wychowałem, przepraszam, oglądając jego mecze znakomite w Górniku Zabrze. No, w reprezentacji również oczywiście, ale no, też pamiętajmy, że nie grał w tych najważniejszych imprezach z reprezentacją, bo kontuzje pokrzyżowały mu plany. No, jak ja sobie pomyślałem, że ja siedzę w samolocie obok Włodka Lumańskiego i jadę, lecimy na Mistrzostwa Świata do Argentyny, jeszcze gram z nim w karty sobie, to takie czasy, no, nigdy się w życiu nie spodziewałem, że mogę w ogóle mieć okazję kiedyś, ale to moje szczęście, że miałem. Z prawej strony Kaziu Kmiecik,
chociaż dla niego często miejsca brakowało w reprezentacji, natomiast snajperem ligowym był fantastycznym. Również kolegą, ale inteligencja, niekoniecznie ta pozabojskowa, ale boiskowa, no niesamowita. No, takiego nosa do bramek, potrafił czekać do końca na każdy ruch bramkarza i potem posłać mu taką piłkę, że ona płakała, ale wpadała tam, gdzie on chciał. Bramkarz w jednym rogu, piłka w drugim. No i tutaj, no, nie będę oryginalny, jeśli Szarmacha wystawię. Zastanawiałem się, czy Robert Gadocha, czy Andrzej Szarmach, ale jednak Szarmach za tą umiejętność gry głową, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby grać świetnie głową. Niestety nie urosłem odpowiednio dużo. Niemniej jednak grałem bardzo przyzwoicie, jak na swój wzrost głową, sporo ramek zresztą strzelałem. Szkoda, że nie miałem głowy od myślenia, no ale diabeł imponował tym elementem gry, jeszcze odwagą niesamowitą, no, stąd pseudonim pewnie. No i wrócę do prawej obrony. Chyba będziemy musieli poszukać jakiegoś rodzynka, bo jeśli Antka nie wystawiłem na prawej obronie, to ciężko mi będzie... Chyba, że kogoś dołożysz do pomocy albo do ataku. No i trzech obrońców? No. No to trochę nie tak. Jakimiś wahadłami popularnymi w dzisiejszym. Znajdziemy. Okej, to znajdziemy. Mamy prawego obrońcę, z którym również grałem, który bardzo często zasilał mnie dobrymi wrzutkami w Wiśle Kraków, i to był Marek Motyka. Okej. Okay. Gaduła duży, ale tak ze swadą, opowiadając pewne rzeczy. Zawsze pamiętam, że z ciekawostką było to, że raz tam gdzieś na wczasach jakiś konkurs był, żeby piłeczką palantową trafić w butelkę po wodzie mineralnej z kilku metrów. No i Marcinowi się nie udało, ja podszedłem za pierwszym razem i poszła butelka. I potem nawet zarzucał mi w jednym z meczów, pamiętam ze Stalą Mielec, że specjalnie strzelam w słupki i w poprzeczki, a nie do bramki, bo mecz sprzedany jest. No także, no, ale to z sympatią wspominam, także mieliśmy różne wymiany poglądów. Ale tak, zaczepnie. Ale generalnie, no, skoro Antka umieściłem jako stopera, to miejsce dla Marka na prawej obronie. No sprawnie nam poszła ta jedenastka, przyznam, że nawet nie musiałem za dużo pytać, także bardzo, bardzo fajnie. I taka też dosyć ciekawa, bo przyznam, że nie wszyscy jeszcze się pojawili, często są gdzieś tam standardy, a tu naprawdę brzmi to ciekawie. Przechodzimy do pytań? Jasne. Dobra, to tak jak zawsze wspominam, 11 pytań na tak lub nie odpowiedź. Ale możesz powiedzieć coś więcej niż tak lub nie, to są dwa koła ratunkowe, nie? Czyli możesz nie odpowiedzieć nic, albo właśnie coś więcej powiedzieć. Dobra, jedziemy, pierwsze pytanie. Adam Nawałka zaprasza Cię do współpracy przy jakimś klubie z Ekstraklasy, przyjmujesz? Nie. Syn dostaje pracę w klubie z pierwszej ligi Ekstraklasy, proponuje Ci pracę, bierzesz? Nie. Spokojnie jestem w stanie podać kilku piłkarzy z niższych lig, którzy będą grali w Ekstraklasie. No to już jednego koła. No. Na teraz nie mogę. Nie mogę, zbyt rzadko oglądam w tym sezonie na przykład niższe ligi i nie zdecydowałbym się polecić. Przedtem miałem całą ligę pierwszą, choćby w małym palcu, a teraz z tym nie jest aż tak różowo, więc... Nie będziemy ryzykować. Nie. Dobra. Gdyby nie kontuzje, zostałbym legendą reprezentacji Polski. Już nie pytam o te inne rzeczy, nie. Ale... Chciałbym pracować jeszcze w Wiśle Kraków. Tak. W książce były historie napisane na potrzeby książki, lekko podkoloryzowane. Nie. Piłka nożna to dla mnie większe uzależnienie niż alkohol i hazard. Tak, na pewno. No. Sorry. Tak, nie, no tak, dobrze, tak, okej, okay, nie ma problemu. Odpowiedziałeś tak, więc to było najważniejsze. Praca w Weszło jest dla mnie idealna i nie chcę już jej zmieniać. To drugie koło, to albo mogę... No, może nie odpowiadać nic. Ale nie mogę rozszerzyć pytania. Dobra, zróbmy no. Bo to jest nawiązanie do... do tych wcześniejszych. Gdybym dostał propozycje z Wisły, być może bym zamienił. Okej.
Nie spodziewałem się, że książka Spalone odniesie tak duży sukces. Tak. Cieszę się, że grałem w czasach, kiedy media i internet nie były tak wszechobecne w życiu piłkarzy. Tak. Niektóre mecze ekstraklasy ze względu na poziom i styl nie powinny trwać 90 minut. Tak. Dziękuję. Okay. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta jedenastka. Subskrybujcie Facebook, Twitter, Instagram. No i do następnego wywiadu czy następnej jedenastki. Oglądajcie wszystko, co tam jest na kanale. Także pozdrawiamy, trzymajcie się. Dzięki, Andrzeju, jeszcze raz. Siema. Pozdrawiamy, cześć.